Tak, myśmy pytali także Ojca Świętego o to, zresztą on w swojej książce Dar i Tajemnica opisuje swoje odkrywanie powołania, jak do tego dochodził, jak dojrzewało to w nim, jako rolę odgrywali także ludzie świeccy, jako rolę odegrał krawiec krakowski, do którego żyjąc w owym czasie przy ulicy Tenieckiej, którego odwiedzał, z którym rozmawiał na tematy duchowe i widział w nim mistrza pewnej duchowości, z której zaczerpnął i która bardzo mu pomogła w odczytywaniu tajemnicy swojej drogi życiowej, swojego powołania.